klimakindacage.pl. Znajdujemy się w Dąbrowie Górniczej podczas trwania RWC, już czwartej edycji tej gali, z tej serii. A ze mną Sergiusz Uzarek. Szczęśliwy dzisiaj i był też taniec szczęścia po zwycięstwie. Tak jest, dokładnie. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Kurczę, tak jak mówiliśmy, to RWC 4 w moim rodzinnym mieście Dąbrowie Górniczej, także nie mogło być inaczej, jak tylko i wyłącznie wygrano. Przed wywiadem wspomniałeś mi, że po takim obozie przygotowawczym, jaki miałeś, nie mogło być inaczej. Powiedz coś o tym obozie w takim razie. Tak, dokładnie, były to pełne 2 miesiące przygotowań. Na początku byłem w Tajlandii, dokładnie na Phuket. Trenowałem w takim klubie jak Sutai Muay Thai, pod okiem trenera Superboya i Vitali Duneca. No i kurczę, potem był to wyjazd do Poznania i końcówkę przygotowań już spędziłem w swoim klubie w Silesian Cage Club. Tak to wszystko wyglądało. Czy to były twoje najbardziej takie zaangażowane i takie najbardziej podróżnicze takie treningi ze wszystkich? Chodzi mi o sam przygotowawczy obóz. Tak, dokładnie. Ostatnia moja walka była w grudniu i wtedy już pamiętam, powiedziałem ci, że planuję 5 walk w tym roku, także tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Od stycznia ruszyłem mocno z takim obozem. Wiem, że już następna walka szykuje się tam w maju. Chcieli mnie na kolejnej edycji SWD. Jeszcze nie znam rywala, mogę się tylko przypuszczać, kto to będzie. No i tak jak powiedziałem, i dopóki zdrowie pozwoli, maksymalnie chcę ilość walk w tym roku stoczyć. Widzę, że twoja strategia, jeżeli chodzi o branie tych walk, tak naprawdę się nie zmienia i ty jesteś takim zawodnikiem, którego rekord kompletnie nie odzwierciedla twoich umiejętności. Może właśnie przez tę chęć ciągłych walk, czy ty nie chcesz zmienić strategii, żeby troszeczkę jednak to się na twoją szalę obróciło? Oczywiście mamy teraz tego dowód, że to twoja druga wygrana walka pod rząd, ale czy to na pewno dobry pomysł? Wiesz co, powiem ci tak, no nigdy nie zrezygnowałem z żadnej walki. Powiedzieli mi Piotr Niedzielski, to był wtedy mój debiut był starszy ode mnie kilka lat, ja wtedy debiutowałem, powiedziałem, dobra, może być. Nigdy nie wybierałem sobie rywali, kogo dali, zawsze starałem się pod niego przygotować, nieważne, czy byłem stawiany w roli underdoga, czy byłem stawiany w roli wygranego, brałem jak leci. Nie mam sobie nigdy nic do zarzucenia, nie rezygnuję z walk, po prostu kogo dają, to biorę. Ty bardzo szybko wszedłeś w całą tę walkę z takim właśnie ferworem. Powiedz mi, jaki był pomysł w takim razie na tę walkę i czy akurat stawiałeś na to, że zakończenie będzie poddanie, bo wiemy, że Olek jest bardzo dobrym grapplerem. Nie przypuszczałem tego. Wiedziałem, że będzie od razu ruszał w nogi. Chciałem troszkę zaznaczyć tą siłę, że ta moja stójka wygląda nieco inaczej niż wcześniej. Bardzo dużo teraz skupiałem się na stójce, także chciałem to pokazać. Chciałem popracować troszkę łokciami, porozbijać go i wtedy jak będzie dążył na takim rozbiciu, w sensie na taki odcinek do parteru, wtedy go sobie ustabilizować, bić, rozbijać i jak się będzie dało, to po prostu rozbić go. Nie chodziło mi w ogóle o poddanie, a to, że tak się udało, to tylko i wyłącznie zasługa Adama Niedźwiedzia. Odkąd znaleźliście się w parterze, to i tak mimo wszystko kontrolowałeś z góry, ale się bardzo, bardzo intensywnie wiercił. Trochę siły chyba spłynęło na tym, co? Tak, powiem ci, żeby go uspokoić. Tak, wydawał się mniejszy fizycznie ode mnie, ale kurde, ciężko było mi go bardzo. Stabilizował mi ręce, nie miałem jak uderzać, rozbijać, także czekałem tylko, aż się spompuje. Te trójkąty miał bardzo szybko, strzelał tymi nogami. Parę razy mu się tam prawie udało dopiąć, ale docisk. Dobrze, że byliśmy pod siatką. Jakby to było gdzieś na środku klatki, to wyglądałoby to nieco inaczej. Ale że docisnąłem go sobie do siatki, miałem właśnie tą swoją grę tam dopracowaną, wiedziałem, że będę z tamtej pozycji bezpieczny. Rola tak wielkiego dopingu, jaki towarzyszył twojej walce, jest chyba nieoceniona i powiedz, czy ty w ogóle słyszałeś to, co się dzieje wokół ciebie, czy raczej wyłączasz się na czas walki? Wyłączam się, ale wiedziałem, że będzie tutaj bardzo dużo osób. Do samego Krakowa jeździ ze mną zawsze około 150 kibiców. Tutaj wiedziałem, że praktycznie cała hala należy do mnie, także wiedziałem, że będzie taki doping. To była ogromna motywacja dla mnie. Jeszcze raz wszystkim kibicom serdecznie dziękuję, że poświęcili mi ten czas, mimo że tam wczoraj mieliśmy taką klubową imprezę, wszyscy przyszli jeszcze na tą galę, za to też serdecznie dziękuję. Zaznaczyłeś rolę Adama Niedźwiedzia w twoich przygotowaniach, który pomógł ci, szczególnie tej płaszczyźnie parterowej. Komu jeszcze mógłbyś teraz podziękować, jeżeli chodzi o przygotowanie ciebie do tej walki? Na pewno Tomkowi Bronderowi, który pracuje nad moją głową, wie, zawsze on mnie tak pozytywnie nastawia. Swoim kolegom z klubu, którzy dużo ze mną pracowali. Igor Michaliszyn, mój taki życiowy przewodnik, Adam Borawski. No i to chyba im największe podziękowania się należą. A jak obstawiasz dzisiejszą walkę, w której będzie walczył właśnie Igor, będzie występował w niej? Myślę, że do przodu. To kurczę, nie ma szans w ogóle, że coś się tutaj wydarzy. Jest bardzo dobrze przygotowany. No nie ma szans po prostu, na pewno wygra. A UFC w Oakland będzie dzisiaj oglądane z Karoliną Kowalkiewicz i Michałem Aleksiejczukiem? Mentalnie chyba będę dochodził do siebie po afterparty, także na pewno nie. Ale będzie nadrabiane pewnie. Tak, jest dokładnie. Jasne. Sergiusz, jeszcze raz bardzo ci gratuluję i w takim razie czekamy, a dużo czasu raczej nie mamy, skoro masz taką chęć i głód walki.
i czekamy na kolejne ogłoszenie Twojego starcia nowego. Tak, dziękuję. Jeszcze z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim sponsorom. Jest to firma Perito, Techwelt, siłownia Sparta, hotel Pogoria Residence, Grzegorz Bożencki, firmie Frank Shop, która sponsoruje mi odzież, firmie Glossy Car, Kondio Cars. Jeszcze kogoś pominąłem, na pewno będzie to Security Premium, TDM Electric, FHU Speedos i Alana Langera, który pomagał mi teraz w kluczowym w zrobieniu wagi. Także wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jak o kimś zapomniałem, to na pewno wspomnę jeszcze w postach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.